Inowrocławska tężnia położona jest w parku selankowym. Jej kształt to połączone ze sobą dwa wieloboki. Mają 9 metrów wysokości i 300 metrów długości. Ściany, jak na tężnię przystało, są wypełnione gałęziami tarniny, po których spływa solanka, nasycając okolicę jodem. W powietrzu wyczuwamy specyficzny zapach i otacza nas przyjemny chłód. Mikroklimat inowrocławskiej tężni pozwala leczyć choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, alergie i ogólne stany wyczerpania. Szczyt tężni solankowej to taras widokowy, z którego możemy podziwiać panoramę parku solankowego i przyległych terenów. Park solankowy to także ogrody zapachowe, pijalnia wód, palmiarnia i plaża, a od 2006 roku w Inowrocławiu odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca Noc Solankowa z udziałem Grzegorza Turnała. Inowrocław i jego tężnia jest doskonałym wyborem na letnie i nie tylko letnie skapady sobotnio-niedzielne. Zapraszam do Inowrocławia.